Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek Simulatora Simray. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż do Warszawy Wschodniej. Właśnie sobie wjechaliśmy na stację Warszawa-Włochy. I tak idziemy, wjazd mieliśmy na 40. Przejeżdżaj na prawo na rozjazdach. Jeszcze? Nie, już tutaj. Ja zauważyłem ustawienia odpowiednie. Dobra, ustawmy sobie 90. Się pomyliłem? Nie pomyliłem się. Naprawdę ładny jest ten symulator, jako Simray. Podoba mi się. Wszystko ładnie odwzorowane. Wjazd na 40, mojemy. Wjeżdżamy do Warszawy Zachodniej. Punkt zatrzymania. Ja mam tylko takie pytanie, gdzie jest ten punkt zatrzymania?
Ja go tutaj nie widzę. Powinienem się tutaj zatrzymać, aby widzieć skazania semafora. Akurat no, nie widzę, nie? To mogę się zgodzić, ale... Sygnał zatrzymania nie ma tutaj wskaźnika W4. Przepraszam. Bez wskaźnika W4 nie ma punktu zatrzymania. Jest na końcu z peronu. Tak. Ciekawy wyjazd, no trochę w lewo, trochę w prawo. Spędźmy się póki możemy. Może uda nam się trochę nadrobić czas. Ale EP08 z tyloma wagonami lepiej się rozpędza niż traksy. Bardzo ciekawe. Lekko przekraczając prędkość wjechałem w tą stację. Tunel. W ogóle to jest dziwne, nie? Wjeżdża się w tunel i nagle wszystko się rozjaśnia. Normalnie jest ciemno, ale jak się wjeżdża tu w tunel, to się wszystko rozjaśnia. To jest ciekawe w tej grze, nie? Powinni to tak usunąć, moim zdaniem, nie? To jest zbyt jasne, są te światła jak na taki tunel. Moim zdaniem, nie? A tutaj był zupełnie jakiś rozbłysk nagły. Nieźle. Nie wiem, żebym teraz robił. Tutaj się nie mieliśmy zatrzymać, jeszcze nie ten moment. Za dużo razy kliknąłem.
teraz rozum. No to ja rozumiem. To już powinno to od razu wyglądać, a nie. Ale kto teraz pojedzie, czy pendolino, czy ja? Chyba pendolino. Ale to światło mryga. Ruszał. Pojechał. No to oświetlenie jakieś dziwne. Co to ma być? Już na naszych wyświetlaczach nic nie ma. Dobra, odjazd. I za chwilę wyjedziemy sobie z tunelu. Mi się podoba tak blisko to ten peronik. Prawej stadion, prawda?
następny semafor na stoi. Teraz, że przyznam, że się trochę, że mi się troszkę zaniało. Zachciało mi się oglądania stadionów narodowych, nie? Trzeba wyluzować pociąg. Już. Jedziemy. Dziesiąteczka szlakowa, ale my zaś tylko 40 możemy jechać. Słychać deszcz jak pada, ale nam to nie przeszkadza. Widok mamy czysty na świat. Witam wszystkich. Witam, słychać dobrze na drugim. No, opóźnienie pociągu, przepraszamy, no. Cóż. No i pięknie. Stoimy. No, zamknij te drzwi. Dlatego było żaby słychać.
gdzie światy uczenie siedzą. Tutaj się stało. Mi się przestawiło. Tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy scenariusz. Mieliśmy opóźnienie o 4 minuty, nadrobiliśmy do minus 3 minut i znowu byliśmy opóźnieni o 5. Tak można naszą dzisiejszą trasę podsumować, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, pa, pa.